Już widzę, stoi. Właśnie tutaj. Proszę, oto pierwsza usterka. Może zerknąć. Faktycznie. Dokładnie, no brak synchronizacji między światłami. Ale jak to się, stało nie nagle? Nie mam żadnego pojęcia. Było kilku mechaników, żaden nie mógł sobie z tym poradzić. Niestety samochód nie jest już młody, więc nie jeździłem do ASO, więc no, jakiś tak to wygląda. Jakiś komunikat? Jest, komunikat mamy na wyświetlaczu. Aha. Właśnie bardzo ostatnio zaczął przeszkadzać. Ale cyrk. Już odpalamy. Proszę bardzo. O. Przebieg 160 tysięcy, dobrze no, widzę? Tak, tak. Nie za dużo, jak na ten rocznik, bardzo mało. Proszę, mamy komunikat. Dodatkowo na wyświetlaczu też mamy. Okej, okay. No już widzę, jest wykrzyknik tutaj. Dokładnie. A jaka jest informacja dla kierowcy? Czyli awaria regulacji zasięgu świateł, oświetlenie no, jest nieregularne. To jest oczywiście komunikat bardzo ważny, nie można go ignorować, no, bo dokładnie. Tego typu lampy mogą oślepiać. To jest poważne zagrożenie, ale z tego co widzę po tym światłocieniu, normalnie świecą. Tak, dokładnie. No, nie ma, że tak powiem, żadnych objawów, że za wysoko, żadnych samochodów. No dobrze, zgaś go, jestem ciekaw, no bo rozumiem, gdyby to auto było po wypadku, lampy są posklejane, bo były uchwyty pogrywane na przykład, tak? Dokładnie. Ale jak popatrzyłem, no masz przepiękne klosze. To jest jak nowe wszystko. Wszystko jest nowe, fabryczne. I co, zamykasz go? Proszę. Okej. Okay. Cuda. A może to jakaś ukryta opcja? Night Disco czy coś podobnego? Ale żeby było ciekawie, to jest nie wszystko. Dodatkowo jeszcze kilka problemów się pojawiło. Dziwna sytuacja, bo w ostatnim czasie samochód kilka dni stał na dworzu, no, pojawił się komunikat o wymianie akumulatora. Okej, okay, no ale wróciłem do domu, bo tam byliśmy na jakimś wyjeździe małym. Samochód postawiłem właśnie w garażu podziemnym. Brak komunikatu, wszystko jest w porządku. Czyli już nie ma problemu z akumulatorem, tak? Nie ma. W ogóle żadnego komunikatu, nic się nie wyświetla. Auto samo się psuje, ale przynajmniej i samo się naprawia. Coś jeszcze? Powiedziałem już chyba wszystko. Aha. Ewentualnie jakby coś... Rozumiem, to... podłączyć, sprawdzić dokładnie. I zareagować. Dobrze, to jest przejmuję kluczyki. Proszę bardzo, oddaję w dobre ręce, więc pojeżdżę mam nadzieję dbaj o nią. Jedyneczką. Wszystkiego dobrego, czekam na jakąkolwiek informację. Na razie. Jesteśmy w kontakcie. No dobrze, czyli sobie otworzymy. Pięknie. Niewykluczone, że podczas naprawy wyjdą jeszcze jakieś nowe kwiatki. Tak to bywa z autami, które mają więcej procesorów niż cylindrów. Białe BMW to benzyna. Ma niewielki motor 1,6 o mocy 136 koni. Auto ma dwie główne usterki, szwankujące reflektory i pojawiający się komunikat o awarii akumulatora. Te sprawy może coś łączyć, ale równie dobrze może to być zbieg okoliczności.